O tym, że chrzanowscy seniorzy lubią i potrafią się bawić, wiemy nie od dziś. Dobre humory i uśmiech towarzyszą im na co dzień. Odbywające się raz w miesiącu zabawy w Akademii Seniora stały się już tradycją. Nic dziwnego, że Andrzejki w ich wydaniu muszą być udane. Tak było również tym razem w sali balowej Soku. To jest jedna z tych wielu zabaw i wielu imprez, które jest organizowane przez Akademię Seniora. Są ogniska, są biesiadne śpiewania, no i wiele, wiele innych imprez. Ja uwielbiam tańczyć i każda zabawa jest inna w Sokole i bardzo fajne towarzystwo. Jak zwykle dla uczestników zabawy organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Jedną z nich były wróżby. Już po raz drugi swoją przyszłość można było tam poznać dzięki przepowiedniom wróżki Zofii, która przepowiadała przyszłość wyczytaną w kartach runicznych oraz dacie urodzenia. Człowiek, który się rodzi w dacie urodzenia, przynosi sobie cały kot na całe życie. I wszystkie liczby, które zawierają się w dacie urodzenia, mówią o tym, jak to życie się będzie dalej toczyć. Ponadto mam tu właśnie karty runiczne, które po prostu są takie bardzo łagodne w sensie mądrości takiej, zawierające dużą mądrość, optymizm i dającą wiarę człowiekowi, któremu się wróży. Wróżka dzięki poznaniu tajemnic numerologii zdradziła także, jaki będzie kolejny 2016 rok. Ten rok jest rokiem 9, zaczyna się od nowego roku. 9, bo to wynika z całej tej liczby 2016, to jest liczba 9. I liczba 9 jest liczbą, która jest czasem zakończeń i otwarcia na nowe. Magia i wróżby były obecne podczas zabawy Andrzejkowej także za sprawą wyjątkowego upominku. Dzisiejszego wieczoru też każdy otrzyma taką sakieweczkę kasztanów, magicznych kasztanów, które jeżeli będzie nosił przy sobie, będzie miał na pewno ogromne szczęście, czego po prostu życzymy wszystkim seniorom na dzisiejszy wieczór, no i na dalsze dni tego roku. Jak przystało na dobrą zabawę Andrzejkową, nie mogło zabraknąć tańca. O to, by seniorzy nie musieli się nudzić przy stolikach, zadbał Andrzej Jakubik. Oprawa muzyczna jest świetna i myślę, że będą też szybkie, bo ja uwielbiam muzykę dyskotekową, taniec nowoczesny, no mniej taki taniec towarzyski, ale uczę się i staram się. Myślę, że w przyszłości będą zawody, to się tu pokażemy. Zabawę Andrzejkową dla seniorów zorganizowała Akademia Seniora, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.